Witam wszystkich w 28 części Let's Play Oblivion. Przypominam, że ostatnio szukamy kapitana. Szukamy jakiegoś ducha z nieumarłych. Oho. Muszę znaleźć dowódcę fortu, tak. I właśnie on ma ten kamień czy coś. I tutaj jest niestety pełno szkieletów. I to mnie troszkę martwi, bo ze szkieletami nie będzie tak wcale łatwo. No, dawaj, już mnie widzisz. Dajesz, dajesz. Dobra. Elegancko, trzeba na spokojnie. Dobra, już ten. W sumie jak jest jeden szkielecik, to jest, nie jest tak ciężko, ale jak jest ich trzech, to nasze szanse spadają praktycznie do bardzo minimalnych. Dobra. Pytanie, bo nie pamiętam co w nich było. Nie, nie opłaca się. Kurde, trochę słabo z życiem stoimy. I tak, i kolejne drzwi. Tutaj jest pełno labiryntów i pułapek. Ale chyba trzeba iść tam, coś mi tak podpowiada. Kurde. A tutaj jeszcze jeden powinien być. Oj, coś mi się kichnąć chce. Kurwa, się przeziębiłem. A, już myślałem, że go nie ma. Dwa są. Nie, nie, nie. Dajesz. Oj, trochę za wcześnie. Dobra, tego tak zjedziemy. Zanim tamten się skapnie, żeby... O, shit. Dobra. Silny atak. Dobra. Pytanie tylko... Nie, nie skapnął się. Powoli już zaczyna mieć trochę dosyć tych szkieletów. Są strasznie wkurwiający tutaj. I łatwo przez nich zginąć. Jeśli są w stadzie oczywiście. I przydałoby się znaleźć w końcu tego dowódcę. Tak, tak. No dobra. Ej, ostatnio jak sobie przeglądałem odcinek ostatni, trochę słychać po prostu odgłosy z klawiatury i z myszki, jak walczę zwłaszcza. No musicie mi to niestety wybaczyć. Teraz będę trochę starał się mniej naciskać te klawisze, nie tak napieprzać tą myszką, bo to strasznie było słychać. No i teraz pytanie. Po środku mieliśmy drzwi. Nie, tylko tutaj były. No to pójdziemy tutaj, no. Kurwa, stopera zapomniałem wystartować. Dobra. Oj, teraz to zrobiłem. Dobra, już jest w porządku. Nie pamiętam. Trzeba będzie doliczyć 2 minuty. Wejdź tam, wejdź. Tylko szybko zasejwuj i jedziemy. Dowodził. Nie będę nawet czytał. Oj, widzę go chyba. To chyba będzie on. Tak, któż by więcej? Pewnie, że on. Mam nadzieję, że będzie chciał z nami. Ha, on nas bierze za posłańca. No dobra. Aha. Chciałbym tylko powiedzieć, że ty już od dawna nie żyjesz. Chyba nie chcemy z nim walczyć. Przybywam po kamień szaleństwa. Oj! Kurka. Ajajajaj. Jednak trzeba do niego... Co tak go ściąga? Ej. Coś mnie tutaj nie pasuje. No co jest? Dobra.
Tak, dobra, powiedzmy tak. Well done, Dobra, sir. dobra. Your mission is complete, and you have my thanks. Ej, nie, 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 nie! Yes? Tak. Gdzie jest kamień? Nie, 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 do widzenia. Kiedy jakiś dowódca otrzymał rozkazy, jak się powinien. Ruiny są teraz ciche i spokojne. Po tych wszystkich latach. Płynąć po, a nie pa. Wszystkich latach żołnierza Kawilu wykonali swoje ostatnie zadanie. Muszę iść dalej i znaleźć kamień szaleństwa. No, i teraz kamień będzie obok? Czyżby to było takie proste? Patrzę, czy tutaj nie ma czasami jakichś fajnych rzeczy, które po prostu można sobie wziąć. Ale chyba nic tutaj nie zapieprzymy. Kolejne drzwi. No, jedziemy. O kurde, trzy zamki. Ja pierdzielę. Nie, nie, nie. O, ten będzie za... Sianka. Weźmy wszystko. Aj. To sobie tutaj zapiszmy. Dobrze, pięknie. 20 sztuk złota, nie pogardzę. Kurde, coś... tutaj jest ten kamień, dobrze wiedzieć. Ale tutaj też może być coś cennego, tylko są trzy... na trzy zamki zamknięte. Czyżby teraz można było zasejwować? Tak, kur... Dobra. Nie, jeszcze raz. Oj, będę teraz do upadłego pewnie. Dobra. No co jest no? Kurde. Albo coś spieprzę. Albo po prostu to jest takie trudne. O fuck. Jest. Dobrze. Co my tutaj mamy? Miedziany pierścień. Szmelc. Szmelc. Pomniejszy. Krywanie. Ciekawe. I 52 52 sztuki złota. No. Nie straciliśmy wytrychu. To się opłacało. Teraz weźmy ten kochany kamień. Udało mi się znaleźć drakoński kamień szaleństwa. Muszę wrócić do hrabiny Kelvin w bramie. W brumie, a nie w bramie. Dobra, i pytanie, czy my sobie tak po prostu tędy wyjdziemy? Tak. I jeszcze jedno, jak tam nasza broń? Świetnie. Zaraz mi się w ręcach rozdupcy. Weźmy sobie to. Oj, trzeba będzie sporo do naprawy dać, no ale cóż. Łuski węża. Gdzie nas teraz wywali? Ciekawe. Przecież my tutaj byliśmy. Tylko jeśli teraz można byłoby... Jak my tutaj przyszliśmy? No i teraz nie wiem, czy dobrze robię. A, pamiętam. Przyszliśmy tędy. No to chodźmy może tędy. Może coś tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy? W sumie... Nie, gówno, nic tutaj nie będzie. Nie, dupa, już straciłem czas. No to są takie jebitne kanały, kurde. W których się można łatwo coś wpieprzyć. Tak, i teraz żebyśmy tylko trafili. Podleczmy się przy okazji, jak będziemy iść. Ale w sumie... Szkieletów tu już nie spotkamy. O, teraz sobie możemy otworzyć. Ta, nie gadaj. Możemy otworzyć i... O kurde. Patrzcie, tego się tutaj bym nie... A tam jest skrzynia. Chyba sobie powalczymy o tą skrzynię. Tak, już żem powalczył. No. Nie, jeszcze raz. Mam nadzieję, że chociaż skrzynia będzie otwarta, żeby się już nie męczyć. Teraz to już... Dobrze. Zapiszmy sobie. Aj.
Ale była otwarta. No kurde. Zobaczmy jeszcze tamto. Tamto też będzie pewnie zamknięte. A, otwarte. Oj, to mnie zaskoczyło. Ale oczywiście pusto. Tak jest. Świetnie. On tu nic nie miał przy sobie. Pytanie, czy tutaj coś było. No, tylko czaszka. Ale tutaj czy będzie zamknięte? Nie. Nie. No tylko była jedna skrzynia, w sumie powiem wam szczerze, że wielkie gówno. Nie było jakichś skarbów. Tak, tutaj kamyczki mnie trochę pogłaskały po głowie. Kurwa, idź przez to. Dobra. My chyba zbliżamy się do wyjścia. O, nie mówcie mi, że zrobiłem jakieś koło je. Nie, chyba nie. A, dobrze, pamiętam te schody, dobrze idziemy. Już myślałem, że się gdzieś zakręciłem. Tędy trzeba iść, tak jest. Zerknijmy sobie na mapkę, bo chyba powinna być tutaj jakaś mapka. Aha. Jest tak w lewo i prosto. Tak, dobrze myślę. Czyżby już było prosto iść? Oj, shit. Dobra. No i co, według tej mapy wystarczy iść prosto. No dobra. Tak, chyba mapa miała rację. Oj, beczka. Sprawdzana była. Dobra, chyba powinniśmy teraz wyjść na zewnątrz. Tak jest. I pytanie, czy my się możemy już stąd przenieść tam do tej królowej naszej kochanej? Tak jest, udaj się od razu. I dostaniemy jakąś nagrodę. To będzie coś zaczarowanego. Nie wiem, czy to nie pierścień jakiś zaczarowany. Wiedziałem, ale zapomniałem, kurde. No ale na pewno coś dostaniemy. A i poza tym nie obejrzeliśmy jeszcze tego w ogóle. Tego naszyjnika całego. Odporność na truciznę 50 na siebie, odporność na choroby 50 na siebie. A nie, to już wcześniej miałem. Myślałem, że zdobyłem teraz coś ciekawego. Ta żelazny hełm kompletnie zniszczony. Świetnie. Ale ten drakoński, kurde. A może by tak nie oddawać? Nie, oddamy lepiej. Żyjmy w zgodzie. Ciekawe. Ciężar noszonego obuwia wpływa na twoje zdolności. W skradaniu się. Bardzo ciekawe. No, czegoś chcesz ode mnie? Nie, no to spieprzaj. My nie do ciebie, błazenku, tylko do naszej pani. Tak jest. Tak, tak, tak. Jeszcze nie, tak mam. No to po co się tak dopytywałaś? No. Oczywiście. Aha, pierścień. It awards the wearer with increased agility and resistance to harmful magic. No. It's known as the Ring of the Viper Eye. I hope it serves you. Dobra. Blada przełęcz. With the information you have given me about Pale Pass, it could take scholars. The Madstone. Dobra. Some words should be shared only by friends. Tak. Jak jest nastawiona? Oj, tylko 38. Dobrze, może nie będziemy kręcić. Schowajmy w ogóle broń, bo tak troszkę po chamsku. Zobaczmy sobie ten cały pierścień. Premia zwinności 6 punktów na siebie, odporność na magię 8%. Dobrze, a my tutaj ognista tarcza 7% wytrzymałości. Może sobie tak to zróbmy. Przydałoby się przespać gdzieś, bo coś czuję, że wbiliśmy poziom. Jak tam stoimy? No, tak mi się wydaje.
Jakby się przydało gdzieś przekimać. No ogólnie, jakie mamy też zadania? Bieżące zadania, wyznawca, aha. Tutaj chyba, w sumie nie wiem, czy tu jeszcze będzie coś ciekawego. Znaczy będzie, ale takie mniejsze zadanka. Teraz chodźmy się przekimać do naszej gildii wojowników. I zobaczmy, czy czegoś nas... O właśnie. Czy mogą nas tutaj czegoś nauczyć w tej gildii? Gdzież oni są? Nie, tu jest sklep. O, przy okazji kowala by się przydało tutaj znaleźć. On chyba gdzieś tutaj powinien być. Bo musimy sobie ekwipunek naprawić. Jest gildia wojowników. Tak jest. I chodźmy się od razu przekimać. No, wczytuj, wczytuj to. Czołem, czołem, żołnierze. Gdzie tu są drzwi? Tutaj możemy spać, nie będzie problemów. Odpocznij godzinkę, tak, co się będziemy tam trzeba robić, a nie. No i właśnie tak myślałem. Na pewno... na pewno na siłę damy. Co by tu dać jeszcze? Weźmy sobie może w osobowość. Nie, tego może. Chociaż nie, będziesz zwinniej poruszać się. Albo nie, wytrzymałość dajmy sobie. O tak. No i niestety strasznie zlagowało. Pytanie tylko, czy możemy się jeszcze raz przespać? No i zobaczmy sobie, ile możemy teraz przedmiotów wnieść. No, może być. Oj, chyba już nie awansujemy. Ta, szkoda. Nie jestem jeszcze tak dobry, żeby dwa poziomy pod rząd. No, brakuje trochę. A ty czego tutaj tak chodzisz za mną? Oj, 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 co ty naprawiasz? Aha, świetnie. Napraw przedmiot. Tak jest. Tak jest. Co by tutaj naprawić? Naprawmy sobie większość rzeczy. Sobie naprawmy ten cholerny hełm. Dobra, to jeszcze nieźle. To też. Dobra. Wyjdź stąd. I pytanie teraz, czy wy możecie mnie czegoś nauczyć, bo już nie pamiętam. Nie? Osza zadaje wskazane cięcia i pchnięcia sztyletami i mieczami. Umiejętność nauczyła uczeń. Poziom czeladni. Na tym poziomie koszt. Aha, nic mnie nie możesz więcej nauczyć. No szkoda. A ty? You've got a lot to learn. Nie możesz mnie? Ta postać nie może cię już lepiej wyszkolić. Chyba się wcześniej u nich szkoliłem. No i cóż, no. Ulotka, nie wiem, czy jest się sens jej przyglądać. To mnie strasznie jeszcze ciekawi, bo tutaj jest zaczarowana broń. Znaczy ma właściwości magiczne. Tylko właśnie tak. No właśnie o to chodzi, że... Oj, kur. Nie no, jeszcze może uda nam się, chociaż czarno to widzę. Tak jest, tak jest, pięknie. Nie, pieprzę te zameczki. Idziemy dalej. Chyba będziemy powoli kończyć ten odcinek, bo w sumie teraz nie wiem, jakie zadanie tutaj mam zrobić. Już myślałem, że mi wysypało się, ale nie. Zobaczmy sobie mapę świata. No, jesteśmy w Brumie. Tutaj troszkę zadań robiliśmy. Brama do otchłani. Ją tutaj zamknęliśmy. Ale wokół Brumy chyba była jakaś brama i nie wiem, czy ją zamknęliśmy. Chyba nie.
Albo była, albo nie była, nie pamiętam. Będę musiał się troszkę rozejrzeć. Oj, tutaj jest jakiś gościu, który wygląda jakoś dziwnie. O, plotki. Jak jesteś nastawiony? Oj, słabo. Masz tu parę groszy, czyli ile? No ile tam było tych sztuk złota? No, daliśmy mu kilka sztuk, tak? Dobrze rozumiem? Tam za wiele mu nie daliśmy, to dobrze. Oj, tam kolejny jakiś biedaczyska chodzi. Ale ty chyba jesteś kimś ważnym, tak? Ale nic nie masz ciekawego. Co? Aha, to już ciebie słuchaliśmy wcześniej. Tutaj też chodzą. Dobrze, ja myślę, że tym dobrym gestem dla tego biedaka zakończymy ten odcinek. Ja sobie zobaczę, jakie tutaj zadania jeszcze możemy... Nowy temat. Jakie zadania tutaj możemy jeszcze robić. I wybiorę jakieś ciekawe, albo zajmiemy się wątkiem głównym. Nie wiem jeszcze, jak to rozwiążę. Mam nadzieję, że się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!